jestem z moim przyjacielem pod kościołem, gdzie chwileczkę chciałbym powiedzieć o tym, co się dzieje na mszach. Asante. Nie ma wątpliwości, że te Eucharystie, które dzieje się tutaj, są pełne życia, są bardzo naturalne. Dużo jest tańca, dużo klaskania, dużo pokazywania rękoma. Chociaż też są osoby, jak w Polsce, które będą stały z tyłu, które będą pod kościołem, nie wiadomo, co będą robiły. Stosunkowo mało osób przystępuje do komunii, co mnie zdziwiło. No ale tak, tak to wygląda. Które rzeczywiście są żywe, są pełne energii i cieszą. Cieszą to wszystkim, co jest spontanicznością. Czasami te instrumenty klawiszowe grają jak grają, ale to jest prawdziwe i szczere. Eucharystie się dzieją, życie się dzieje wokół kościoła, jak wszędzie, ale to cieszy. Są i mamy z dziećmi, są i takie osoby, które po prostu chyba przychodzą na msze tyle, ile przychodzą. Ale wiele osób naprawdę się angażuje, śpiewając, tańcząc, będąc zaangażowanymi, widać w prawie. Bo te chóry na każdą kolejną mszę święte są troszeczkę inne. Te chóry są na każdą mszę świętą troszeczkę inne. Mamy mnóstwo dzieci tutaj ze mną. No i jest jak zwykle okazja do wielkiej radości.